Maryja, prawdziwa matka, zwykle przedstawiana jako ta, która wskazuje na syna, swój wzrok kieruje na pozostałe swoje dzieci, opiekuje się dzieciątkiem Jezus, ale zarazem matkuje swoim dzieciom ze świata i jednoczy nas wokół niego. Skothan, 14 maja, Dzień Pański, niedziela. Dzień dobry, witajcie w niedzielę i w tej drodze ku niebu dzielę się z wami słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to takie. Trudności są po to, aby je pokonywać, trwając w wierze i jedności ze mną. Pragnę, abyś była wobec mnie matką, oblubienicą i dzieckiem moim. Ja jestem w Twojej duszy, w sercu Twoim jak bezbronne dziecko. Jak wówczas, gdy pozwoliłem się pojmać, bo ukochałem do zapomnienia o sobie. Taki jestem i dziś w sercu każdego człowieka, zdany na Jego wolę wobec mnie. I powtarza się moje życie w każdym z was, moje radości i moje cierpienia. I karmię się Twoją miłością i umieram z pragnienia, gdy o mnie nie pamiętasz. Przytulaj mnie i ukochaj, i opatruj moje rany, i osłoń mnie, gdyż w wielu duszach trwa moja droga krzyżowa i moje konanie. Oblubienico moja, jakże to może być, abyś pozostawała i pozostawiała beze mnie. Zostawiła mnie samego choćby na chwilę, aby serce Twoje nie pałało miłością przynoszącą wytchnienie i ulgę mojemu sercu bezbronnemu w duszach ludzkich i dręczonemu nader często ponad miarę. Dziecko moje, serce Ojca płacze, gdy widzi, jak oddalasz się i sięgasz po truciznę dla Twej duszy. Z Psalmu 12, wers 2 i 3. Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych, zabrakło wśród ludzi. Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym. Kropka. Radosnej, dobrej, pięknej niedzieli dla was. Pozdrawiam serdecznie. Siemanko, z Panem Bogiem. Ciao, ciao. Przemek, marny pyłek. Cześć.